Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ulicy Freta 16. Mówię o tym dla tych z Państwa, którzy będą oglądać nas w internecie. Witam Państwa w muzeum w wyjątkowej okazji. Mamy w naszym muzeum wyjątkowego gościa, profesora Joliot-Curie, razem z małżonką Anne Joliot. Witamy serdecznie. Witam serdecznie eminencję ambasadora Francji, Frédérica Bile. Chciałem bardzo serdecznie powitać dyrektora Muzeum Curie, pana Renaud Wynne. Proszę Państwa, nasz wieczór dzisiejszy jest wyjątkowy i niezwykle rodzinny. Chciałem Państwu przedstawić i powitać pozostałych przedstawicieli rodziny naszej patronki, naszego muzeum. Witam bardzo serdecznie panią Hannę Karczewską razem z mężem Mateuszem Karczewskim. Bardzo panią Hanię proszę, aby pokazała się wszystkim, ponieważ chcę, żeby wszyscy, którzy nie byli na spotkaniu z Hanną Karczewską, poznali Hannę Karczewską. To jest prawnuczka Heleny Skłodowskiej, najbardziej warszawskiej siostry, najdłużej mieszkającej w Warszawie siostry Marii Skłodowskiej. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli rodziny Skłodowskich, prawnuków, brata Marii Skłodowskiej, Józefa Skłodowskiego. Witam bardzo serdecznie panią Jadwigę Szuprowicz. Bardzo serdecznie witam pana profesora Piotra Chrząstkowskiego. Jeśli państwo pozwolą, to usiądę, dobrze? Proszę Państwa, spotkanie z panem profesorem poprowadzi pan profesor Tomasz Pospieszny, biograf Marii Skłodowskiej-Curie, biograf Ireny Joliot-Curie i współautor opracowania, czy autor opracowania wspomnień Ireny Joliot-Curie, które dzisiaj, że tak powiem, zapowiadamy. Premiera książki będzie za parę tygodni, natomiast chcemy już dzisiaj Państwu przedstawić fragmenty tej książki. Fragmenty książki przeczyta pani Edyta Łukaszewska, wielka miłośniczka Marii Skłodowskiej-Curie, która jest reżyserem także spektaklu, który jest grany w naszym muzeum w wykonaniu Walentyny Sizonenko. Jest to sztuka Artura Pałygi, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolą, na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o naszym gościu. Pan profesor Pierre Joliot. Myślę, że się nie obrazi, jeśli powiemy rocznik 1932. Miał okazję w swojej bardzo wczesnej młodości poznać patronkę naszego muzeum, Marię Skłodowską-Curie, która niejednokrotnie trzymała go na kolanach jako swojego pierwszego wnuka, bo wnuczka pierwsza była to siostra pani Ellen, natomiast pierwszy wnuk mężczyzna, pan Pierre Joliot, który jest biochemikiem, profesorem honorowym Collège de France i członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Jest międzynarodowym autorytetem w dziedzinie fotosyntezy. Znacząco przyczynił się do rozwoju światowej biologii, biofizyki i biochemii. Jest autorem 170 prac naukowych. Jego zainteresowania nauką wynika z rodzinnej ich tradycji, jak już Państwo się domyślają, dwóch pokoleń naukowców, laureatów Nagrody Nobla. Oczywiście chodzi o Marię Skłodowską-Curie i Piotra
Marii Skłodowską-Curie i jej męża Piotra oraz oczywiście rodziców Irene i Fryderyka Joliot-Curie. W 2001 roku pan profesor został odznaczony Legią Honorową i Narodowym Orderem Zasługi, a dwa dni temu w Lublinie odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako ciekawostkę chciałem tylko powiedzieć, że pierwszymi laureatami tego doktoratu byli rodzice pana profesora Irena i Pierre Joliot-Curie. Jeśli pan pozwoli, to panie profesorze, pierwsze moje pytanie zadam dotyczące pańskiej babci. Ja tylko założę sobie. W czasie wojny Maria Skłodowska-Curie była prekursorką mobilnych punktów rentgenowskich. Współcześnie ta metoda diagnostyki rozwinęła się w sposób niebywały. Chciałem się zapytać, czy Maria Skłodowska-Curie została w jakikolwiek sposób we Francji upamiętniona w związku z tymi jej niezwykłymi dokonaniami związanymi z radiologią? Elle n'a pas été la première à impliquer la radiologie, mais elle était, je crois, la première à convaincre les médecins militaires que la radiologie devait fonctionner au contact même des blessés, c'est-à-dire près du front. Et elle a réellement lancé une opération de grande envergure pour développer des voitures radiologiques qui permettaient d'apporter la radiologie auprès des blessés, près du front. Et c'est certainement une œuvre qui a montré à la fois l'extraordinaire efficacité de son caractère. Elle était capable de s'adapter à des situations tout à fait exceptionnelles. Et très tôt, elle a appelé ma mère, Irène Curie, auprès d'elle. Et à 18 ans, le jour de ses 18 ans, ma mère était déjà responsable seule d'une unité radiologique située à proximité du front, je crois, en Belgique. Ce qui est effectivement quelque chose de tout à fait extraordinaire pour une jeune fille qui avait été un peu élevée dans un monde très spécial et très isolé, et elle a montré une force de caractère extraordinaire. Je pense qu'il s'agissait de deux femmes exceptionnelles, et c'est une occasion pour moi de rappeler le rôle que doivent et peuvent jouer les femmes, non seulement dans la recherche scientifique, bien sûr, mais également dans des domaines plus techniques, comme ce qui s'est produit pendant la guerre, et que femmes et hommes doivent partager à égalité ce métier tout à fait extraordinaire que représente la recherche scientifique. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przedstawić pierwszy fragment książki, którą wydaliśmy z okazji przyjazdu pana profesora. To jest Irena Joliot-Curie, Maria Curie, moja matka. I chciałem tylko powiedzieć, że tłumaczem tej książki jest zmarła w tym roku pani Małgorzata M. H. Malewicz. I pani Edyta Łukaszewska przeczyta pierwszy fragment z tej książki. Gdy wyszłam za mąż, mojej matce było na pewno przykro, że w jakimś stopniu zostałyśmy rozłączone. Jednak była z mojego zamążpójścia zadowolona. Była też zadowolona, gdy urodziły mi się dzieci. Uważała, że nie należy wychodzić za mąż jedynie po to, żeby mieć dzieci. Ale tylko wtedy, kiedy znajdzie się męża, który może być dobrym towarzyszem życia. Co do mnie, szybko doceniłam radość posiadania dzieci. Ale dopiero znacznie później uświadomiłam sobie, że gdybym nie wydała ich na świat,
to byłabym niepocieszona, że ominęło mnie tak zdumiewające doświadczenie, które przecież było w sferze moich możliwości. Oboje z mężem byliśmy w codziennym kontakcie z matką w laboratorium, ale poza tym często jadaliśmy obiady u niej, a ona u nas. Naturalnie rozmawialiśmy o zagadnieniach naukowych, czasem o sprawach edukacji, nauczania i innych. Moja matka i mój mąż dyskutowali często z takim zapałem, odpowiadając sobie nawzajem tak szybko, że nie byłam w stanie dojść do słowa i musiałam z naciskiem prosić o głos, jeśli chciałam wyrazić jakąś opinię. Teraz często jest tak samo, kiedy mój mąż i syn dyskutują ze sobą. Dziękuję bardzo za ten fragment. Chciałbym poprosić pana profesora Pospiesznego, żeby dał swoje pytanie. Panie profesorze, los sprawił, że dorastał pan w rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń związanych z nauką i to naukowcami najwyższej klasy. Co, czy właściwie to, że dorastał pan właśnie w takiej rodzinie, determinowało pańskie marzenia? Czy za młodo, kiedy się ma wiele pomysłów na życie, na to, kim chce się w przyszłości być, od razu zdecydował pan, że przyszłość zwiąże pan z nauką? Je vais être extrêmement honnête. Je dirais que j'étais un enfant extrêmement paresseux. Et que j'étais plutôt un élève médiocre. Mes parents me conseillaient de travailler un peu plus, mais je n'ai jamais été soumis dans mon enfance à une pression pour être quelqu'un d'exceptionnel. Ce que mes parents ont tenté de m'enseigner, et ce qui provenait certainement également de mes grands-parents, Marie Sklodowska-Curie et Pierre Curie, c'est que la science était un métier merveilleux, que c'était une joie et un plaisir. Et mon père me disait toujours, si tu fais de la science et que tu ne t'amuses pas, que tu n'y prends pas plaisir, change de métier, tu ne seras pas bon. Donc, en fait, je me suis laissé vivre jusqu'à l'adolescence et un petit peu par... non pas la pression familiale, mais parce que c'était normal autour de moi, j'ai décidé de faire de la science. Et à ce moment-là, avant de commencer, j'ai eu le sentiment du risque que je prenais et le sentiment que, très certainement, je ne réussirais jamais aussi bien qu'ont pu réussir mes grands-parents et mes parents. Pourtant, mes parents m'avaient expliqué que ce n'était pas de réussir qui était le but de ce métier. Et lorsque je suis entré dans un laboratoire, en 15 jours, j'étais convaincu que j'aimerais la science, quelle que soit ma réussite. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre ce que voulaient me dire mes parents, que la réussite en science, elle n'est pas liée au fait d'être une personnalité absolument exceptionnelle, mais c'était justement de prendre plaisir à ce métier absolument merveilleux. Et 15 jours après avoir commencé, je ne me suis plus jamais posé la question « Est-ce que je serai inférieur, égal à mes grands-parents ?» J'ai certainement été très inférieur et ça n'a eu aucune conséquence dans ma joie de vivre parce que j'ai pu profiter pleinement de mon métier. Et c'est ce que m'ont enseigné mes parents et je pense que si j'avais connu mes grands-parents, c'est ce qu'ils m'auraient enseigné aussi. C'est ça qui est important. Skoro wspomniał pan o swoich dziadkach, może jeszcze poprosimy o jeden kolejny fragment książki. Matka przechowywała nasze listy, a ja zachowałam jej listy dla siebie. Często do niej pisałam, gdy jedna z nas była w podróży. Wiele z tych listów jest bardzo krótkich. Są one po prostu związane z uczuciową potrzebą uporania się z nieobecnością istoty, która jest nam droga.
Na początku są to szczegóły dotyczące spacerów pieszych lub przejażdżek na rowerze. Naturalnie jest to pisanie o wszystkim i o niczym. O tym, czego się uczyłam, o drobnych wydarzeniach z życia codziennego, o tym, czy zdrowie i humor dopisywały każdemu z domowników, o moich lekturach. Potem były niepokoje, które niosła wojna. Następnie przyszły troski związane z laboratorium. Później do moich listów doszły listy mego męża. I ta wymiana korespondencji ukazuje, jak bardzo nasze życia były ze sobą powiązane. Tysiącem drobnych więzi wytworzonych przez wspólne zajęcia i troski, czy to w laboratorium, gdzie oboje z mężem pomagaliśmy mojej matce najlepiej, jak potrafiliśmy, czy w La Quest z mężem, gdzie interesowaliśmy się ulepszeniami domu i terenu, sadzeniem drzew lub też osiągnięciami naszej małej Heleny. Mój syn Piotr urodził się dopiero 2 lata przed śmiercią mojej matki. Nasze listy rzadko dotyczyły tematów niezwiązanych bezpośrednio z naszymi ówczesnymi problemami. Dla mnie są one jednak bardzo wzruszające, bo przypominają mi wszystkie te więzi. A przecież przeglądając je, znajduję 2 listy, w których moja matka wychodzi z ram swojej zwykłej powściągliwości. Jeden z tych listów został napisany z okazji Nowego Roku. Zaadresowany jest do mnie i do mojego męża. 29 grudnia 1928. Kochane dzieci, życzę wam wszelkiej pomyślności w nowym roku. To znaczy, żebyście byli zdrowi. Żeby praca szła wam dobrze. Żeby każdy dzień przynosił wam radość życia. I żebyście umieli czerpać ją z chwili bieżącej. Nie czekając, aż minie. I nie pokładając nadziei wyłącznie w tym, co dopiero ma nadejść. Im bardziej się człowiek starzeje, tym bardziej czuje, że umiejętność cieszenia się teraźniejszością jest cennym darem, który można porównać do stanu łaski. Bardzo piękne, piękne, wzruszające wspomnienia. Jak pan myśli o Marii Skłodowskiej-Curie, to jakieś, pamięta pan jeszcze jakieś wspomnienie takie wiążące się z patronką naszego muzeum? Je n'ai évidemment aucun souvenir personnel et direct de Maria Skłodowska-Curie. Par contre, à travers ma mère, j'ai pu saisir la personnalité exceptionnelle qu'elle représentait, la vie extrêmement douloureuse qu'elle a eue après la mort de son mari et le courage avec lequel elle a repris, elle a repris réellement toutes ses activités et les a menées à bien en créant un grand laboratoire qui a permis à mes parents d'ailleurs de briller également à nouveau dans la même discipline. C'était donc une personnalité extrêmement attachante et à travers mon père également, j'avais une image intéressante car Marie Curie, avec ce qu'elle avait subi pendant sa vie, était devenue une personne un petit peu refermée, qui communiquait difficilement. Et clairement, et ma mère l'évoque d'ailleurs dans le livre en question, elle a retrouvé dans le dialogue avec mon père une nouvelle jeunesse. D'ailleurs, la phrase qui a été citée est tout à fait caractéristique. Marie Curie, qui parlait peu, s'est mise à parler beaucoup avec mon père. Et ma mère, qui fonctionnait sur un rythme totalement différent, qui pensait calmement, sérieusement, avait du mal à s'immiscer dans cette conversation. Comme elle l'évoque également, la même situation, mais je ne veux pas me comparer bien sûr à Marie Curie, mais la même situation s'est produite bien plus tard entre mon père et moi,
ma mère nous arrêtait en disant « je veux dire quelque chose », car nous nous parlions tellement vite, nous ne finissions pas nos phrases, que ma mère ne pouvait pas s'introduire dans la conversation. Mais pour en revenir à la personnalité de Marie Curie, j'ai trouvé extrêmement intéressant que ce personnage que l'on présentait comme un peu fermé sur lui-même, difficile à aborder, avait retrouvé au contact d'une personnalité comme mon père une espèce de nouvelle jeunesse. Et ma mère m'a souvent évoqué la joie qu'elle avait de voir cette communication entre mon père et ma mère. Je crois que Marie Curie, jeune, devait être une personnalité tout à fait exceptionnelle, mais également très différente de celle dont on a l'image maintenant. C'était certainement une jeune fille plein de vie, plein de désir de communiquer, et un certain nombre de difficultés qu'elle a rencontrées dans la vie l'ont effectivement un peu enfermée sur elle-même. Donc je crois que c'était une personnalité passionnante et qui a mené une vie passionnante, et c'est tout ce que je peux en dire, puisque je ne l'ai pas évidemment connue personnellement. Bardzo proszę. Jak pan profesor uważa, przy tak wielkich, wspaniałych odkryciach, jakie dokonała Maria Skłodowska-Curie, odkrywając polon i rad, a później pana rodzice, Irena i Fryderyk, odkrywając sztuczną radioaktywność, czy powinniśmy, czy możemy w jakikolwiek sposób odkrycia naukowe szeregować? Czy jest jakieś odkrycie według pana profesora, które jest rzeczywiście dla nas szczególnie ważne, szczególnie istotne? Toute idée de classement des découvertes scientifiques m'est étrangère, et je pense était étrangère à mes grands-parents et mes parents. Pour reprendre ce que vous avez dit au début, je crois que lorsque Pierre et Marie Curie travaillaient ensemble, ils collaboraient sans à aucun moment se poser la question qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que l'autre apporte. Ils vivaient une vie en commun. Je pense que mes parents ont vécu cette même vie. Et je pense que c'est justement, si j'évoque cette égalité entre les hommes et les femmes, qui malheureusement n'existe pas encore dans nos sociétés, et certainement pas non plus dans cette profession qui est la recherche scientifique, je crois que l'exemple essentiel à retenir était justement d'avoir un homme et une femme qui étaient capables de travailler ensemble sans à aucun moment se poser la question quel est le meilleur, qui est l'individu dominant. Et je pense que c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut reproduire. Et c'est pour cela d'ailleurs que je regrette un peu que dans tous les hommages qu'on rend à Marie Curie, on a un peu tendance à oublier que ce qui était le plus extraordinaire peut-être, c'est ce couple extraordinaire qu'elle a formé avec Pierre Curie. À un niveau certainement bien moindre, je pense que ce soit ma sœur et son mari, et moi-même avec mon épouse qui est ici, nous avons réussi à continuer cette tradition qui est quand même fondée sur l'égalité de l'homme et de la femme. Et je pense qu'on a un peu trop tendance. Parfois, les hommages à Marie Curie peuvent être un alibi pour un certain nombre d'hommes pour justifier leur attitude vis-à-vis des femmes en disant « oui, il y a quelques femmes exceptionnelles, mais ce n'est pas la généralité ». Je pense que, et c'est aux hommes et aux femmes de construire, ou aux femmes ou aux hommes, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, de finalement réussir à construire cette égalité. Et je pense que de ce point de vue-là, Pierre et Marie Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont été des exemples qui sont vraiment absolument fondamentaux et éternels. Et c'est peut-être ce que je tiens le plus à garder dans l'image de cette famille exceptionnelle. Chciałem panie profesorze pokazać, że my tutaj
prezentujemy razem i Pierre, Kiri i Marię. Przed chwilą rozstawiliśmy ich razem, żeby był taki ładniejszy widok. Jeszcze też powiem dla Państwa, tych, którzy nie byli już dawno w naszym muzeum, że po raz pierwszy ze względu na tak wyjątkowego gościa spotkanie przeprowadzamy na sali, w sali muzealnej, nie w sali konferencyjnej. Stąd przed przyjściem naszych gości zrobiliśmy małe przemeblowanie. I dla tych, którzy bywają w muzeum, pewnie może niektórych zdziwić fakt, ale ci, którzy są pierwszy raz, to widzą pierwszy raz. Ten portret Marii Skłodowskiej-Curie, który za panem profesorem wisi, jest to portret, który dzisiaj wyjątkowo tu zawisł. Normalnie stoją tutaj właśnie rzeźby autorstwa Zofii Wolskiej, przedstawiające i Piotra Curie, i Marię Curie. Natomiast ten portret zazwyczaj wisiał na klatce schodowej. Natomiast dzisiaj specjalnie wrócił tutaj na to miejsce, gdyż tu wisiał podczas otwarcia muzeum w 1967 roku. I może teraz, jeśli Państwo pozwolą, to zadam pytanie, to, które w zasadzie miałem zadać na końcu, ale skoro już mówię o tym portrecie, który no, niesamowicie jakoś cofa moje wspomnienia, ale to wspomnienia tylko, które znam ze zdjęć ze starego albumu. Muszę wykorzystać tę okazję, że my gościmy zarówno profesora Pierre'a Joliot i profesora Anne Joliot, którzy byli na otwarciu tego muzeum w 1967 roku. Chciałem tylko powiedzieć dla takiego małego wstępu, że muzeum zostało otwarte w stulecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i oczywiście zaproszeni byli nobliści z całego świata i uczestniczyła głównym gościem tego otwarcia była córka, przepraszam bardzo, tak córka, ale Ewa Curie w 1967. I byli tutaj też Państwo. Jeżeli ja mogę prosić może o jakieś wspomnienia, co Państwo zapamiętali z tego otwarcia muzeum. Je dois dire que la première ouverture, la premier souvenir, c'est certainement cette arrivée en catastrophe de ma sœur et de mon beau-frère et de mon épouse et de moi-même dans un avion qui était très en retard et où nous avons été en quelque sorte projetés en habits de voyage et complètement épuisés sur la scène de l'opéra et nous avons eu mis un petit moment à nous remettre de ce choc. Ensuite, eh bien, nous avons pu apprécier effectivement ce musée que j'ai vu progressivement s'enrichir, se nourrir de plus en plus, en respectant à la fois, en mettant l'accent sur le caractère polonais et l'origine polonaise de Marie Curie, et en même temps sur la vie de Marie Curie qui s'est déroulée tout à fait en France. Et je pense que la complémentarité entre le musée de Varsovie et le musée de Paris, nous avons la joie d'avoir le directeur Renaud Wien parmi nous, est tout à fait parfaite. Ils ont en commun, évidemment, beaucoup de choses. Ils mettent l'accent, et c'est tout naturel, sur des aspects différents. Et je pense que ces deux musées se complètent parfaitement. Et je suis en plus très heureux de voir les deux directeurs de ce musée coopérer et collaborer d'une manière aussi complète et je pense que j'en suis vraiment très heureux pour l'histoire de la famille et pour l'histoire de Marie Skłodowska-Curie. Je me permets de vous féliciter tous les deux à cette occasion. Et de vous remercier au passage pour m'avoir invité ici. Dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Proszę, chodźcie tutaj w pokazie. Bardzo dziękuję.
Ja jednak, proszę Państwa, chciałbym może jeszcze zapytać, korzystając, że małżonka pana profesora jest tutaj, o może takie jedno wspomnienie, o którym chyba w żadnej książce nie przeczytamy, a wiążące się jeszcze z tym spóźnieniem. Chyba do jakiejś kłótni rodzinnej chyba doszło, tak mi się coś zdaje. Ja może wezmę mikrofon, może mi się uda. Przepraszam, że panią profesor wywołałem tak do odpowiedzi. Jak to było, pani profesor? Non, je crois que Pierre a bien raconté l'histoire. Le seul détail sur lequel il n'a pas insisté, c'est que quand ma belle-sœur, son mari, Pierre et moi avons été jetés sur la scène de l'opéra en tenue de voyage, fatigués, tout rouges parce qu'on avait couru dans le grand escalier pour arriver le plus vite possible, on avait quand même pratiquement une heure et quart de retard, nous sommes trouvés en face de cette salle absolument pleine de monde, et sur la scène de l'opéra, il y avait une grande table avec une quinzaine de personnes, et au centre de cette table, il y avait Ève. Et comme je le racontais tout à l'heure, je n'oublierai jamais le regard de Ève, que Ève m'a jeté, et qui voulait dire... Comment est-ce que tu oses me faire ça à moi? Ève était une personne qui, avant tout, tenait à être ce qu'il fallait être en toutes circonstances. Et le fait de voir arriver sa famille complètement épuisée, en retard, à une occasion tellement solennelle, tellement importante qui était là, cérémonie d'ouverture des fêtes du centenaire de la naissance de Marie Curie, c'était quelque chose qui dépassait son entendement. Et j'ai eu l'occasion de rappeler ce souvenir à Ève de nombreuses fois dans toutes nos rencontres futures. Ève était une personne avec qui j'avais une relation très spéciale. Voilà. Mais je tiens à dire que nous n'étions pas responsables. Oui, mais justement, c'était ça qui était drôle. C'était que Ève me tenait, moi, pour responsable. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie zna tej chyba największej elegantki z całej rodziny Curie, to jeżeli Państwo się odwrócicie, to jest tam z pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych zdjęcie. Pierwsze to jest Miss Melanie, druga to jest mama pana profesora Irena, następnie mamy Marię Skłodowską i największa elegantka w rodzinie Eva Curie Labouisse, która... Przepraszam, że to wspomnienie przypomniałem, ale tak skarciła wzrokiem pana profesora i pani profesora Anne Joliot za to, że się spóźnili i że byli ubrani w zwykłe buty i zwykłe ubrania, bo nie zdążyli się po prostu przebrać. Proszę Państwa, korzystając, że mamy tutaj całą rodzinę i wspominamy początki muzeum, chciałem powiedzieć, że nie byłoby tego muzeum, gdyby nie rodzina i gdyby nie pamiątki, które rodzina przekazała Marii Skłodowskiej-Curie. I tu są dwa takie pierwsze główne źródła pamiątek. Dla tych z Państwa, którzy nie znają historii muzeum, to powiem, że siostry Skłodowskie i brat planowali stworzenie muzeum jeszcze za życia Marii, ponieważ widzieli, że jej dzieło jest wielkie i trzeba będzie upamiętnić jej życie. Oczywiście takim żywym pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie był Instytut Radowy, który stworzony został w Warszawie przy ulicy Wawelskiej, i to jest najważniejszy chyba w polski tutaj pomnik.
Natomiast tam, w mieszkaniu, które zostało zbudowane dla Marii Skłodowskiej-Curie, w którym nigdy nie miała możliwości zamieszkania, tam miało powstać muzeum. Jeszcze przed wojną były takie plany, żeby powstało. No niestety II wojna światowa spowodowała, że wszystkie pamiątki zebrane przez rodzinę zginęły. Natomiast w 1951 roku Irena Joliot-Curie razem z Fryderykiem Joliot-Curie przyjechali na pierwszy kongres kultury polskiej do Warszawy i o czym wiemy od niedawna i z czym chcielibyśmy się Państwu pochwalić, odnaleźliśmy niedawno nagranie z uroczystości, kiedy dla narodu polskiego przekazała bardzo ważne i cenne pamiątki, które zostały przekazane na uroczystości w Muzeum Narodowym. W tej chwili wszystkie te pamiątki znajdują się tutaj w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. I jeżeli nam się uda technicznie, to usłyszymy fragment przemówienia Ireny Joliot-Curie. Najpierw usłyszymy jej francuski, a później już tłumaczenie sprawozdawcy radiowego. Jeżeli się uda, to bardzo bym prosił o ten fragment. W sali Muzeum Narodowego w Warszawie odbywa się dziś niezwykła, podniosła, równocześnie wzruszająca uroczystość. Na pierwszy Kongres Nauki Polskiej przybyła do stolicy wraz z małżonkiem Fryderykiem Joliot-Curie, jego żona Irena. Córka naszej wielkiej rodaczki Marii Curie Skłodowskiej, pragnąc podkreślić więzy łączące ją z narodem polskim, a równocześnie pragnąc dać wyraz uznania dla naszej nauki, postanowiła przekazać Polsce Ludowej pamiątki po swej wielkiej matce. Uroczystość odbywa się w holu Muzeum Narodowego. Na wprost wejścia na tle barw narodowych Francji i Polski ustawiono popiersie Marii Curie Skłodowskiej. Poniżej, w trzech oszklonych gablotach, znajdują się rękopisy wielkiej uczonej, jej korespondencja z przedstawicielami nauki polskiej, fotografie, przedmioty osobistego użytku. Na uroczystość przybył minister szkół wyższych i nauki Adam Rapacki, przedstawiciele nauki polskiej, przedstawiciele naukowców zagranicznych biorących udział w pierwszym Kongresie Nauki Polskiej. Przybyli również przedstawiciele Związku Literatów Polskich i prasy. Wśród obecnych w holu muzeum jest także ciotka Ireny Joliot-Curie, siostra Marii Curie Skłodowskiej, pani Helena Szalajowa. Uroczystość się rozpoczęła. Pani Irena Joliot-Curie mówi. Je désirais, à l'occasion de l'arrivée en Pologne de ces quelques documents, vous dire en quelques mots ce que nous possédons comme document sur Pierre et Marie Curie. Jestem szczęśliwa, że miałam okazję przyjazdu do Polski. Chciałabym przekazać kilka dokumentów należących do Marii Curie. Do pamiątek najbardziej cennych należą aparaty ze starego laboratorium, w którym pracowali Maria i Piotr Curie. Aparaty służące dwojgu uczonym do odkrycia rady. Przekazujemy Muzeum Narodowemu w Warszawie wielką ilość dokumentów z tego okresu ich pracy laboratoryjnej, rękopisy, dyplomy, medale, artykuły, fotografie i obfitą korespondencję Marii Curie z przedstawicielami nauki polskiej. Przekazując cenne pamiątki, pani Irena Joliot-Curie zwraca się z prośbą o udostępnienie ich jak najszerszym rzeszom społeczeństwa polskiego. Dziękujemy bardzo za ten fragment. Chcieliśmy się, że tak powiem, chcieliśmy go przedstawić raz, żeby podziękować na pańskie ręce za wszystkie te dary i powiedzieć, że przez wszystkie te lata te pamiątki były prezentowane. Ale też chciałbym skorzystać z tej wyjątkowej okazji. Przyjazd pana profesora jest taką reunią rodzinną i chciałbym na ręce, że tak powiem, i w obecności pani Jadwigi Szuprowicz i pana Piotra Chrząstkowskiego
podziękować także za to, że możemy prezentować w muzeum eksponaty pochodzące ze spuścizny brata Marii, Józefa Skłodowskiego, które dotarły tutaj do muzeum. Pierwsza wystawa w muzeum odbyła się w 1954 i wtedy to właśnie wypożyczone zostały także eksponaty od Marii Skłodowskiej Schanzenbach. I przy innej Państwu okazji opowiemy dalsze losy. Zostały wypożyczone na wystawę i nigdy nie zostały oddane te eksponaty. Dopiero pod koniec lat 80. sprawa została uregulowana prawnie. Niestety już z potomkami właścicielki tych wszystkich eksponatów. To taki wzruszający fragment historii, ale myślę, że w związku z tym, że się jest tak niesamowita okazja, że osoby, które były obecne przy otwarciu, chciałem wspomnieć o tych darczyńcach tych naszych eksponatów. Panie profesorze, ja myślę, że to jest czas, żeby zadać pytanie dotyczące pracy pana profesora, myślę. Wolałbym, żeby pan je zadał, bo ja się na fizyce i chemii nie znam kompletnie. Pytanie, czy ja się znam. Panie profesorze, gdyby pan profesor mógł nam opowiedzieć pokrótce oczywiście, tak żebyśmy w większości byli w stanie zrozumieć, na czym polegała pańska praca. Bo wiemy, że Maria i Piotr Curie byli genialnymi odkrywcami polonu i radu. Jak już wspomniałem, Irena i Fryderyk odkryli sztuczną radioaktywność. Wiemy, że pańska siostra zajmuje się również fizyką jądrową. A na czym skupiały się pańskie badania i praca naukowa? Mes travaux se sont concentrés sur l'étude de la photosynthèse. Je rappelle que la photosynthèse est ce processus qui se produit au sein de toutes les plantes, les algues, et qui permet de renouveler en permanence l'oxygène que nous respirons et également d'absorber la majeure partie du gaz carbonique qui est produit à la fois par tous les animaux, par les hommes et malheureusement aussi par toute l'industrie humaine. C'est donc un processus qui est absolument essentiel dans le maintien de la vie sur Terre. Si la photosynthèse s'arrêtait, la vie s'arrêterait sur Terre. C'est un processus passionnant et j'ai étudié les mécanismes par lesquels il est possible de convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique et justement en production d'oxygène d'un côté et production de produits organiques qui sont notre nourriture, la nourriture de tous les animaux non photosynthétiques. Et mon travail a porté au début plus particulièrement sur le mécanisme de formation de l'oxygène. Il n'est pas question pour moi de m'engager dans des détails. Je dirais que ce qui est caractéristique de mon travail, c'est que j'ai pris une approche physique, qu'on appelle de biophysique de ce problème. J'ai créé des instruments que je crois originaux et dont certains sont toujours utilisés dans beaucoup de laboratoires internationaux. Et c'est à l'aide de ces instruments nouveaux que j'avais construits et créés que j'ai pu apporter des contributions originales. Dont certaines sont importantes, dont certaines le sont moins. J'ai la chance extraordinaire, à 87 ans, de pouvoir continuer, si je puis dire, à assouvir ma passion de la recherche. Pour moi, je l'ai appris dès mes premiers jours dans la recherche. La recherche est un jeu. Pendant une partie importante de ma carrière, j'ai eu des responsabilités importantes. Et cette notion de jeu était peut-être un petit peu moins apparente. Et depuis ma retraite, c'est-à-dire maintenant depuis presque 20 ans, j'ai retrouvé toutes les joies
que j'avais lorsque j'étais un jeune homme de 23 ans me lançant dans ce sujet nouveau. Et j'estime avoir une chance extraordinaire que mes anciens collaborateurs m'aient permis de continuer à jouer à un âge aussi avancé, et j'espère le faire le plus longtemps possible sans prendre trop de place autour de moi. Właściwie tutaj od razu mi się tak nasunęło kolejne pytanie. Wspomniał pan profesor, że sam konstruował urządzenia, czyli właściwie tak jak Piotr Curie i Fryderyk Joliot, którzy również wchodząc w nową epokę, w nową naukę, również konstruowali urządzenia. A więc pokolenie kolejne poszło drogą wielkich uczonych. Alors, vous avez tout à fait raison. Loin de moi l'idée de me comparer ni à Pierre Curie ni à mon père, mais je pense que nous avons en commun cette idée que les progrès de la science reposent à la fois sur des progrès techniques, sur améliorer des technologies, mais pas simplement pour faire des beaux appareils, c'est pour trouver quelque chose de nouveau. Et c'est le jeu merveilleux de la science, c'est cet échange entre des aspects plus techniques et puis la découverte. Et c'est un point que je veux vraiment souligner, c'est que la découverte, c'est quelque chose qui est à la disposition de beaucoup de chercheurs. Et ce n'est pas un acte aussi exceptionnel qu'on le croit. Encore faut-il laisser les jeunes chercheurs, laisser aux jeunes chercheurs suffisamment de liberté pour exercer leur esprit créatif. Et ce qui m'inquiète énormément dans le monde actuel, c'est que les pressions, les contraintes de plus en plus fortes qu'on exerce sur les chercheurs leur font perdre cette joie de la recherche qui est associée à la créativité. Quand on vous demande de produire beaucoup d'articles le plus vite possible, beaucoup d'articles scientifiques, vous êtes conduit à faire généralement du travail de série. Toutes les fois qu'on veut être créatif, vous prenez des risques, il y a un risque d'échec, et les sociétés actuelles ne sont plus capables que de subventionner le court terme. Et si nous revenons au problème de la photosynthèse, qui touche à un problème absolument de base pour la survie de l'humanité, puisque vous savez tous que le changement climatique est lié au fait que la photosynthèse n'est plus suffisante pour équilibrer les produits, si je puis dire, de l'industrie humaine, eh bien, c'est un domaine dans lequel il faut savoir investir à long terme, et l'investissement à long terme est quelque chose qui devient impossible dans nos sociétés. La recherche fondamentale que défendaient Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, c'est un investissement à long terme, et il n'y aura pas de solution possible pour l'humanité si on ne continue pas à investir à long terme. Et c'est vraiment le message que je pense mes grands-parents et mes parents auraient voulu voir perpétrer. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie pour l'humanité, mais il ne faut pas attendre de la recherche de connaissances nouvelles qu'elle va apporter obligatoirement, immédiatement des solutions, mais sans elle, il n'y aura pas de solution. Donc, je plaide encore une fois, et vraiment là je crois que je m'inscris totalement dans l'histoire de ce que ma famille a toujours défendu, il faut continuer à subventionner une recherche libre et désintéressée, et c'est cette recherche libre et désintéressée qui pourra conduire aux applications inattendues dont nous avons tous besoin dans une situation qui est réellement extraordinairement critique, qui est celle de la planète Terre face au réchauffement climatique. Proszę Państwa, my jeszcze tutaj pewnie byśmy mogli, pan profesor mogłoby tu jeszcze wiele ciekawych naukowych pytań zadać. Bardzo interesujący sposób do tego tematu, o którym pan teraz profesor mówił, nawiązał pan w swoim
interesującym wystąpieniu z okazji przyznania doktoratu honoris causa. Na pewno na stronie Uniwersytetu całe te wystąpienie jest do przeczytania, także Państwu bardzo polecam. Bardzo to fascynujące jest Pańskie ujęcie związane z tym, jak w tej chwili jaka presja jest na naukowcach. To pan właśnie w Lubinie wyjaśniał. Pan jako naukowiec z takim doświadczeniem widzi to w sposób wyraźniejszy, bo z o wiele większej perspektywy. Ja chciałbym do tej atmosfery rodzinnej wrócić i poprosić panią Edytę, żeby przeczytała fragment, skoro wspomnieliśmy może tak troszeczkę groźnie o Ewie, ale chciałem poprosić o ten fragment jeszcze jakiś rodzinny, może ten o Irenie Ewie IV z książki, która już niedługo trafi do naszej księgarni. Najcenniejsze dla mojej matki były kontakty z obiema córkami. Z moją siostrą Ewą i ze mną. Córkami tak różnymi. Tak samo czule kochanymi i odpłacającymi się taką samą miłością. Ja sama, starsza o 7 lat od siostry, wcześniej stałam się towarzyszką matki i mogłam jej pomagać w pracy podczas wojny. Ale potem obie z siostrą miałyśmy możliwość towarzyszyć matce w jej życiu prywatnym czy w życiu naukowym. Moja siostra odciążała matkę od codziennych kłopotów związanych z prowadzeniem domu. Ze zmiennym szczęściem skłaniała ją do odnowienia garderoby, w której zbyt wiele miejsca zajmowały zawsze stare suknie. W momencie operacji katarakty Ewa spędzała z matką wszystkie te długie dni, kiedy chora musiała mieć bandaże na oczach. Pielęgnowała ją podczas ostatniej choroby. Co do mnie, starałam się przede wszystkim ułatwić matce pracę naukową, która tak bardzo leżała jej na sercu. Po ślubie już we dwoje z mężem czyniliśmy wysiłki, by ulżyć jej w pełnieniu funkcji dyrektora laboratorium. Z drugiej strony myślę, że bardzo matce pomogłam w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, chodząc z nią na wycieczki, wspólnie wiosłując, pływając. Każda z nas jednak miała swoje życie osobiste. Bardzo dziękuję za ten fragment. Proszę Państwa, chcielibyśmy także dać Państwu szansę na zadanie pytań. Ja bym bardzo Hannę Karczewską prosił o pomoc w odnalezieniu w sali. Mamy gościa szczególnego. Wiem, że kogoś z rodziny, która zawdzięcza pomocy Heleny Skłodowskiej i Ireny Joliot-Curie uratowanie któregoś z członków z rodziny z więzienia. Jakbyś Haniu mi pomogła, czy pani jest obecna, czy nie ma? To ja tylko chciałem opowiedzieć, że związki Ireny Joliot-Curie były, myślałem, że jeszcze uda nam się kolejną niespodziankę zrobić panu profesorowi. Były związki, były różne, różniste. Ja już przekażę. To już będzie ten moment. Hania, byś mogła opowiedzieć. Ja bym wolała, żeby opowiedziała to Ewa Piotrowska. Bardzo proszę. To był jej wuj. To bardzo proszę. Tak. Właśnie chodziło mi o to, o ja nie zauważyłem, teraz już widzę. Bardzo proszę. To jest ta okazja, żeby dodać coś do historii rodzinnej, taki nieznany aspekt. Nieznany z tego powodu, że chyba nigdzie nie opisana, znaczy opisałam i wiem o tym od swojej mamy i od wuja, wreszcie od matki wuja, od babci. Mianowicie po wojnie wuj znalazł się w więzieniu. Jak dużo Polaków. Możemy powiedzieć nazwisko, bo to chyba nie jest tajemnica. Majlert, Jan Majlert znalazł się w więzieniu, a jego matka, Halina Majlertowa, była uczennicą Heleny Szalejowej. I
jak Irena przyjechała do Polski, to było wiadomo, że Irena idzie do Bieruta. A w władzy Bieruta było to, żeby wuja zwolnić z więzienia. I ona, znaczy w swoim liście do kuzynki tego nie napisała, że prosiła Bieruta, znaczy prosiła Helenę Szalejową, ale ja wiem, że prosiła, bo w tym samej kamienicy żeśmy mieszkali i moja mama jakby wiedziała to dokładnie. I na tym przyjęciu u Bieruta, podeszła do Bieruta i powiedziała, że syn jej ukochanej uczennicy, no niby złapany z karabinem maszynowym na ulicy, jest w więzieniu, ale on jest zupełnie niewinny. No i rzeczywiście na drugi dzień, czy tam dwa dni później został wuj zwolniony z więzienia, więc taka dzięki Irenie Joliot i Helenie Szalejowej został zwolniony z więzienia. Miał jego syn być tutaj z żoną, ale ponieważ wyjeżdża na narty, to nie udało mu się przyjść. Przepraszamy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby z Państwa też zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę. Ja tutaj chciałem tylko przypomnieć, że jak będą Państwo schodzić na dół, bardzo proszę serdecznie zwrócić uwagę na dar państwa Ireny i Fryderyka Joliot-Curie także dla narodu polskiego, tylko że o wiele wcześniejszy niż ten z 1951 roku, czyli z 1936 roku elektromagnes, który para państwa Joliot-Curie podarowała do Instytutu Radowego. Z tej okazji, że państwo Anne i Pierre Joliot do nas przyjechali, postaraliśmy się, żeby poddać renowacji ten największy eksponat, jaki posiada nasze muzeum, który waży 1300 kilo i rzeczywiście przez 3 dni próbowaliśmy go wynieść z muzeum po to, żeby poddać renowacji, ponieważ mieliśmy błędne informacje, że on waży tylko około 600-800 kilogramów. Także okazało się, że musiał specjalny dźwig przyjechać, ale jednak żeby dźwig wyciągnął ten instrument, najpierw musiało go kilku silnych chłopa wytaszczyć. Udało nam się i jesteśmy z tego powodu bardzo wdzięczni. Bo proszę Państwa, to jest piękny dar i piękny symbol tego, że po śmierci Marii Skłodowskiej-Curie jej córki przejęły troskę o dobro polskiej nauki i z pieniędzy z Nagrody Nobla państwo Joliot-Curie postanowili, zamiast kupić sobie, jak to mówiła Helena Skłodowska, elegancki automobil, zafundowali za 12 tysięcy złotych, to jest tyle co teraz 144 tysiące złotych, zafundowali ten elektromagnes. A ponieważ przy przyjeździe elektromagnesu był obecny pan dyrektor René Wynne, dyrektor Muzeum Curie, obiecał nam, że uzupełni nasze wiadomości na temat pochodzenia dokładnie tego instrumentu, skąd on się dokładnie wziął, ponieważ świetnie zna historię i świetnie zna całą rodzinę tych konstruktorów tego urządzenia. Także następnym razem Państwa też o tym poinformujemy. A teraz zachęcam Państwa, żebyście zadawali swoje pytania i przy okazji jeszcze Państwa Staniszkisów, Panią Joannę z rodziną witam, bo w tej chwili dopiero zobaczyłem. Przepraszam, że wcześniej nie powitałem. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszemu gościowi? Bardzo proszę. Pani doktor Dominika Świtkowska, która tutaj patronowała, bardzo proszę, temu wydaniu wspomnień Ireny Curie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Interesują mnie kulturowe aspekty biografii członków rodziny Curie i Joliot-Curie. Wiadomo, że Irena Joliot-Curie, będąc wspaniałą naukowczynią, była także osobą, którą interesowała literatura i to zainteresowanie odziedziczyła po swym dziadku Eugenie Curie. Wiadomo, że w roku 1953 opublikowała przekład dwóch wierszy Kiplinga na łamach Les Lettres Françaises i chciałam zapytać,
czy istniała, jak wyglądała Państwa domowa biblioteka? A drugie pytanie, jak odpoczywali Pana rodzice? Wiadomo, że Pana ojciec, wiadomo to ze źródeł, zwykł grywać na pianinie, że malował krajobrazy. Na jednej z wizytówek Fryderyka Joliot-Curie zachowały się reguły gry w pokera. Jakie było życie, czy mógł Pan uchylić rąbkę życia prywatnego Pana rodziny? Je répondrai d'abord à la première question plus culturelle. Ma mère était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui avait une passion pour la poésie. Elle me l'a d'ailleurs communiqué et j'ai encore quelques petits livres où j'avais copié des poésies que m'avait choisies ma mère. Certaines, je les connais encore. Et c'était quelque chose de très important. La relation de ma mère, si je puis dire, avec Kipling est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Parce que, très honnêtement, Rudyard Kipling, qui est un très grand écrivain, avait des opinions politiques très, très opposées, très, très loin de celles de ma mère. Et néanmoins, ma mère avait une admiration profonde pour ce personnage, jusqu'à tel point qu'elle a traduit un ou deux, si je me souviens bien, de ses poèmes. Et également, elle cite d'ailleurs dans son livre que la rencontre de Marie Curie avec Kipling a été un événement marquant. Alors c'est intéressant que celui qui est souvent considéré comme un des symboles de l'impérialisme britannique, mais qui était un homme d'une largeur de vue et un véritable génie littéraire, eh bien, avait une telle cote, et nous avons encore dans la bibliothèque de ma mère, qui est maintenant dans la maison de ma sœur, la collection complète des œuvres de Kipling, avec ce point amusant que Kipling avait choisi comme emblème la croix gammée, qui était un symbole hindou. C'était une croix gammée inversée. Et nous avons tous les livres de Kipling et les trois derniers livres de Kipling. Kipling avait supprimé cette croix gammée, bien sûr, qui pour lui n'avait pas du tout cette signification. Mais enfin, je peux dire que la culture avait une importance très importante chez ma mère. En ce qui concerne les vacances, là, je dois dire qu'il y avait quelque chose de tout à fait commun entre mon père et ma mère, c'est l'importance des vacances. Et les vacances étaient avant tout sportives, c'est-à-dire que pendant les vacances, on faisait du bateau, on nageait, on faisait du ski, on faisait du canoë. Ils ont été des sportifs acharnés l'un et l'autre, et d'ailleurs, c'est certainement un des éléments qui les ont rapprochés. Et mes parents considéraient que prendre des vacances était quelque chose d'essentiel dans la vie professionnelle. Et j'ai pu le mesurer moi-même, bien sûr, bien souvent. Je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais qui a pris beaucoup de vacances. Et si je me permets de le dire, sans juger d'une manière absolue mon intelligence, j'étais plus intelligent quand je revenais de vacances que quand j'y partais. Et pas seulement parce que j'étais plus reposé, parce que j'avais fait pendant un mois des choses qui me passionnaient tellement et qui était totalement différente de celle de mon métier, que j'avais oublié un petit peu toutes les voies fermées dans lesquelles je travaillais, et j'étais capable d'innover plus. Et pour mon père et pour ma mère, prendre des vacances, c'était vraiment presque un besoin pour ressourcer la créativité scientifique, à condition que les vacances ne soit pas simplement un repos, mais une période d'activité tout aussi passionnante. Et c'est comme ça que j'ai essayé moi-même, à l'exemple de mes parents, avec mon épouse et mes enfants, de vivre la notion des vacances. Là encore, c'est quelque chose dans le monde moderne qui est de plus en plus difficile. Et je terminerai en disant que si je prends la période la plus productive de la vie scientifique de mes parents, qui se situe
disons, au début des années 30, à la fin des années 20 et jusqu'au milieu, j'allais dire jusqu'au prix Nobel, je n'oserais pas, devant les jeunes chercheurs d'aujourd'hui, dire le nombre de jours de vacances que mes parents prenaient. Or, pourtant, ils n'ont jamais eu une productivité scientifique aussi exceptionnelle. Donc, je pense que leur théorie sur l'importance de temps en temps se sortir de ce métier passionnant pour faire une autre activité qui vous passionne également est réellement quelque chose qui les a beaucoup servis dans leur carrière scientifique et qui, personnellement, m'a également beaucoup servi dans ma propre carrière. Encore une fois, ça fait partie des choses qui sont de plus en plus difficiles à vivre pour les jeunes chercheurs d'aujourd'hui. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że pan profesor po raz kolejny udzielił ciekawej rady nie tylko naukowcom, ale wszystkim, którzy się różnymi dziedzinami zajmują. Czyli żeby zachować odpowiedni balans, ćwiczyć, uprawiać sport, nie zapominać o kulturze, tłumaczenie wierszy i ich czytanie. To jest takie typowo cecha rodziny Skłodowskich. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to zachęcam bardzo serdecznie. Mamy tutaj mikrofon, z chęcią przekażę. Bo jeśli nie, to proszę Państwa, bo mamy tutaj listę, którą otrzymaliśmy pytań z Muzeum Techniki. Także z chęcią zadamy te pytania, jeżeli Państwo nie mają pytań. To ja jeszcze może bym panią poprosił panią Edytę, może jeszcze jeden taki fragmentik trochę mówiący o polskości, o tęsknocie Marii. To jest ten fragment. Tak. Moja matka czuła się zawsze bardzo związana z Polską. Choć stała się właściwie francuską. Nie wywoływało to w niej konfliktów uczuciowych. Ponieważ oba narody, polski i francuski, były zawsze zaprzyjaźnione. Jednakże moja matka niewątpliwie cierpiała, nie mogąc czuć się obywatelką jednego tylko kraju. Pewnie dlatego nie chciała z nami rozmawiać po polsku. Choć zadbała o to, byśmy się nauczyli tego języka od polskich guwernantek. Zapewne myślała, że źle jest mieć dwa języki ojczyste. I być może bała się w ten sposób pielęgnować w sobie poczucie wykorzenienia. Czego jej z pewnością brakowało, to dawnych przyjaciół z dzieciństwa. Przyjaciół, których można lubić albo nie, ale którzy mówią nam po imieniu i z którymi można przywołać najdawniejsze wspomnienia. Jeśli nie ma żadnych pytań, to ja bym chciał jeszcze zapytać pana profesora o to, a gdyby pan mógł dopytać swoją babcię albo swojego dziadka, chciałby pan jakieś pytanie im zadać? Czy jest coś, co pana zawsze jakoś nurtowało, a... Je ne sais pas si j'ai des questions à leur poser. Je serais intéressé de les voir réagir à l'évolution de ce métier pour lequel ils se sont toujours battus. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans l'exercice de ce métier, parce que le monde change et on ne peut pas rester bloqué sur le passé. Et je pense qu'un certain nombre des idées que défendaient Marie Sklodowska-Curie et Pierre Curie sont toujours d'actualité. Et justement, face au monde actuel, je serais absolument passionné de savoir, je pense qu'ils seraient probablement capables de juger quels sont les idées qu'ils ont défendues et qu'il faut continuer à défendre, et qu'est-ce qu'il faut changer. Et je pense que ce serait une réflexion qui serait effectivement passionnante pour les chercheurs d'aujourd'hui, et pour moi-même en particulier.
Proszę Państwa, jeżeli nie ma, więc... A jest pytanie, przepraszam bardzo. To ja poprosił. O, już jest. Dzisiejsza nauka stoi przed poważnym problemem, w którym nawet najbardziej podstawowe naukowe teorie czy osiągnięcia są albo trywializowane, albo podważane. Są ludzie, którzy twierdzą, że szczepionki wywołują różne niepożądane skutki. Klimat, że wcale nie jest zmieniony przez człowieka i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy pan profesor z racji tego, że już nie jedno pokolenie żyje w środowisku naukowym, czy ma pan profesor jakieś ciekawe, oryginalne pomysły, jak można byłoby to zmienić? Tak, żeby nauka zyskała ten swój status społeczny, który kiedyś miała. Votre question est essentielle parce que d'une part, il n'y a jamais de vérité définitive. Toute théorie ne sera pas renversée, mais sera amenée à être modifiée, affinée. Et il faut effectivement, il est vrai qu'il n'y a pas de vérité définitive. Il y a cependant des vérités qui se dégagent. Et prenons un exemple que vous avez posé. Le réchauffement climatique est une réalité que les scientifiques ont prévue par voie théorique il y a maintenant très longtemps, et maintenant que pratiquement n'importe quel citoyen, qu'il soit français, polonais ou de n'importe quel endroit du monde, commence à être capable d'appréhender. Donc la difficulté est d'expliquer aux citoyens à la fois qu'il n'y a pas de vérité absolue et définitive, mais que par contre, de tout remettre en question en permanence est une erreur encore plus grave. La science, prenons un exemple, la théorie Newton, lorsqu'il a créé la théorie de la gravitation, tout le monde utilise encore la théorie de la gravitation pour lancer des satellites. Cependant, on sait, grâce aux travaux d'Einstein et à la relativité, qu'il y a des conditions dans lesquelles les théories de Newton ne sont plus valables. Néanmoins, dans la très grande majorité des situations et dans toutes les situations pratiques, elle est suffisante. Donc, il faut à la fois expliquer aux citoyens qu'il y a des vérités définitives, qu'il y a des vérités que tout le monde doit prendre en compte. Prenons l'exemple des vaccins. Il est facile de prouver que le nombre de personnes que l'on sauve en les vaccinant est infiniment plus grande que celle qu'on condamne. Et il n'y a pas de traitement qui soit forcément totalement inoffensif. Mais on peut prouver qu'on sauve beaucoup, beaucoup plus de vies que l'on en... que les quelques incidents très rares qui se produisent suite à des vaccinations. Donc, il faut à la fois faire pénétrer ces vérités sans tomber dans l'excès de dire qu'il y a partout des vérités définitives. Il y a toujours des choses à trouver et je pense que c'est le drame de la société actuelle, c'est que le fait de savoir que la science n'est pas définitive ne justifie pas de ne pas utiliser les progrès incroyables de la connaissance qui ont été faits et qui resteront valables de tout temps. Mais c'est un problème très délicat parce que, encore une fois, tous les excès sont absurdes, il n'y a pas de vérité définitive, mais la majorité de l'édifice qu'a construit la science, c'est sur cet édifice qu'on peut se fonder pour faire fonctionner correctement la société et pour protéger la société de toutes les catastrophes qui la menacent potentiellement. Mais c'est un problème toujours difficile. Ja myślę, że tak, tutaj to poprosimy o mikrofon. Już sekundkę, zaraz poprosimy. Ja chciałam zadać pytanie panu profesorowi. Jak to jest być wnukiem Marii Skłodowskiej i Pierre'a Curie i mając takich dziadków i takich rodziców? Czy jest to ciężkie, czy nie ciężkie? Jak to wygląda?
Zadałam dobre pytanie, ale no właśnie o to mi chodzi. C'est une bonne question et je remercie mes parents de m'avoir apporté une réponse à cette question. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, on ne m'a pas proposé ni demandé d'être égal à mes parents et mes grands-parents. On m'a proposé de tenter d'avoir une vie satisfaisante, un métier passionnant qui m'apporterait la joie et le plaisir. Donc, si vous voulez, votre question, je la reçois tout à fait, parce que comme étudiant, quand j'ai choisi d'être scientifique, je me suis posé la question et j'avais quand même l'impression d'avoir un poids extrêmement lourd sur les épaules, parce que, comme je n'étais pas complètement idiot, je savais que ma réussite n'atteindrait certainement pas celle qu'ont eu ni mes parents, ni mes grands-parents. Grâce à la vision de la science que m'ont communiqué mes parents, et je crois directement mes grands-parents, j'ai compris immédiatement que cette réussite exceptionnelle, ce n'était pas le but de ma vie, que je trouverais dans la pratique de mon métier suffisamment de satisfaction. Et j'ai arrêté de me poser la question, quelle est ma réussite par rapport à celle de mes parents et de mes grands-parents? Il est évident qu'elle n'est pas au niveau de celle de mes parents et de mes grands-parents. Il n'empêche que moi, à mon titre personnel, et non pas par le rayonnement que je peux avoir autour de moi, j'ai le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi ma vie, et c'est ce qui me semble important. Mais je pense que l'éducation que mes parents ont eu l'intelligence de me protéger de ce poids, de ce danger qui, effectivement, était quand même à prendre en considération pour un jeune chercheur qui commençait dans ce métier. Proszę Państwa, ponieważ a jeszcze jest tutaj pytanie, to bardzo proszę. Pani Maria Wojtkiewicz, pani dyrektor oddziału Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Chciałem, przepraszam, zanim pani dyrektor coś powie, to tylko chciałem powiedzieć, jaka niesamowita koincydencja się dzisiaj zdarzyła. W czasie wolnym państwo profesorstwo odwiedziły dzisiaj Muzeum Chopina. Zgadnijcie państwo, kto oprowadzał? Młoda dziewczyna, prawnuczka pana Żułowskiego. Pierwszej miłości Marii Skłodowskiej-Curie. Także, proszę Państwa, to jest coś niezwykłego, prawda? I my jakoś wyczuliśmy tę miłość i ten związek. Także bardzo proszę, Pani Dyrektor. Dzień dobry. No rzeczywiście tak słuchając tutaj tych rozmów, pytań, słów, które pan profesor do nas kieruje. Rzeczywiście czuję, że tutaj dużo jest takich wspólnych nici, z których można snuć rzeczywiście dużo takich ciekawych wątków. Natomiast ja mam znowu takie pytanie o tę prywatną stronę. Mianowicie, jak państwo tak u siebie w domu pielęgnujecie pamięć po rodzicach i przede wszystkim po babce? Mais vous me posez une question difficile. Ma sœur comme moi, nous entretenons la mémoire de notre famille et tout particulièrement de notre grand-mère en participant à un certain nombre d'événements comme celui auquel je participe. C'est notre manière de participer. Personnellement, une seconde manière, mais qui n'est pas à l'intérieur de ma vie privée, c'est d'essayer
de continuer à communiquer les idées que pouvaient avoir Marie Sklodowska-Curie et Pierre Curie, mes parents, sur la recherche, et dont mon analyse de chercheur ancien, puisque ça fait 66 ans que je pratique ce métier, contrairement à beaucoup de mes collègues, je pense que ces idées sont toujours d'actualité. Elles sont à réviser, elles sont à adapter au monde actuel, mais je pense qu'elles sont toujours d'actualité, et c'est une manière pour moi de poursuivre ou de pérenniser en quelque sorte l'œuvre de mes parents. Là, je m'adresserai, c'est pas la question que vous m'avez posée, mais je m'adresserai à la directrice du musée Chopin, car je pense que Marie Sklodowska-Curie et Frédéric Chopin ont quand même quelque chose d'extraordinairement commun. D'abord, ils pratiquaient tous les deux un métier créatif, et j'ai toujours appris dans ma famille que la science était en fait une forme de métier artistique, ce qui nous rapproche, ce qui rapproche déjà ces deux personnages. Et il se trouve que ces deux personnages sont pour moi un bien commun à deux pays, c'est-à-dire la Pologne et la France. Dans l'un et l'autre cas, ils sont nés en Pologne, ils ont fait l'essentiel de leur carrière en France, et je pense que c'est vraiment un bien commun, et nous ne devons pas entrer en concurrence par rapport à l'histoire de Frédéric Chopin ou l'histoire de Marie Sklodowska-Curie. Je pense que c'est un bien commun que nous avons et que nous devons magnifier et défendre ensemble, et non pas, si je puis dire, l'un contre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est deux exemples tout à fait extraordinaires, parce que ce sont deux personnalités totalement exceptionnelles, chacun dans des domaines différents, mais avec, pour moi, quelque chose d'extrêmement commun, c'est cette créativité extraordinaire qui a caractérisé leur vie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très commun entre le musée dans lequel nous sommes et le musée que vous dirigez. Chciałem powiedzieć, że pan, dowiedziałem się dzisiaj, że pan profesor w młodości grywał Chopina. Vous réellement retournez presque un fer dans la plaie, parce que, comme je vous expliquais, je ne m'intéresse essentiellement qu'à la musique baroque, avec une exception pour Chopin. Néanmoins, mes qualités de pianiste m'ont rapidement un peu découragé, parce que c'est une musique qu'on ne peut pas jouer, qu'il est très difficile de jouer médiocrement. Et donc, j'ai abandonné de tenter de jouer du Chopin parce que je n'avais pas la technique nécessaire. Un de mes petits-fils, qui se destine à la science, qui commence la science actuellement, est passionné par la musique, et lui est capable, non pas à un niveau professionnel, mais à un niveau justement tout à fait acceptable, d'interpréter Frédéric Chopin, et je l'écoute avec beaucoup, beaucoup de joie, et ma femme l'écoute également avec beaucoup, beaucoup de joie. Mais pour moi, c'était au-dessus de mon niveau technique en piano. La médiocrité, malheureusement, Chopin n'admet pas la médiocrité. Donc... Panie profesorze, nie było moim zamiarem, żeby jątrzyć jakiekolwiek rany tutaj pod koniec tego wzruszającego i pięknego spotkania, ale skoro pan wspomniał o swoich bardzo zdolnych wnukach, to przy okazji może przez internet będą nas oglądali. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam tutaj, niech przyjeżdżają. Ja obiecuję już teraz, że wypożyczę jakiś dobry fortepian i mogą nam tutaj Chopina zagrać w muzeum. Chciałem państwu powiedzieć, że gra tutaj na fortepianie nie jest jakąś rzeczą obcą dla tego miejsca, ponieważ była
to szkoła, w której dziewczęta, której dyrektorem szkoły była oczywiście mama Marii, Marianna Bronisława Skłodowska, uczyły się też gry na fortepianie, co zresztą dobijało trochę ojca Marii Władysława, który po pracy chciałby przygotować się do zajęć, trochę odpocząć i ciągle słyszało to brzdąkanie. Proszę Państwa, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia do przyjazdu do naszego muzeum, do przyjazdu do Warszawy, bo wiem, że wizyta w Lublinie obfitowała wiele ważnych spotkań i była bardzo męcząca. Mimo to przyjął pan nasze zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Annie Joliot za pomoc w przygotowaniu tego spotkania i za wszelkie cenne historie, anegdoty i za pani olbrzymią życzliwość. Dziękuję serdecznie. I pour terminer, je voudrais remercier monsieur le directeur de cette invitation auquel Emma, mon épouse et moi-même avons été très sensibles. Nous aurons passé deux magnifiques journées à Varsovie grâce à vous. Dziękuję serdecznie. Ja Państwu kwiaty? Kwiaty mogę poprosić? Proszę Państwa, jeszcze zanim Państwa zaproszę na dół, będzie możliwość, żeby jeszcze z naszym gościem porozmawiać, to mamy tutaj kilka jeszcze niespodzianek. Oprócz tego elektromagnesu czekającego na dole, chciałem Pani Profesor bardzo serdecznie podziękować i proszę przekazać te kwiaty. Proszę się pokazać. Jeśli ten leci się... I dla pana profesora zamiast kwiatów, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze poproszę tutaj na podium. This is the picture of Irene Joliot-Curie made by a Warsaw artist Miss Kopestyńska. Proszę państwa, oryginał tego obrazu jutro zawiśnie w muzeum razem z drugim obrazem, który przedstawia też tej samej autorki, pani Kopestyńskiej, przedstawiający Marię Skłodowską-Curie. Kopię tego obrazu chcemy właśnie na pamiątkę tego pobytu i pańskiego przyjazdu przekazać na pańskie ręce. Dziękuję serdecznie. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie panu Renowinowi. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy tak wspaniale przygotowali ten wieczór. Bardzo serdecznie całej rodzinie dziękuję za przybycie, bo to jest naprawdę wzruszająca reunia. Można powiedzieć, że w tej chwili, w tej części nieoficjalnej, możemy się poczuć troszeczkę jak na imieninach u państwa Skłodowskich. Zapraszam Państwa serdecznie na parter, na poczęstunek, na rozmowy i bardzo proszę rzucić okiem na dar Państwa Joliot-Curie, na elektromagnes, który wczoraj przyjechał z renowacji i co prawda nie wygląda jak nowy, ale już dawno tak świeżo nie wyglądał. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję.